Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj mam unboxing. Unboxing, a raczej uncoperting. Proszę bardzo. Nic tam w środku nie ma. Oto mój najnowszy Cold Steel. Tak jest. High Performance Knife. Jak to się otwiera? Secret Edge. No, wyłaź dziadu. Proszę bardzo. Ale poniszczyli pochwę. No. No ale dobra. Tutaj mamy nóż. Jest to nóż bardzo podobny do noża, który nosiłem, noża składanego. A mianowicie był to jaki nóż? Był to nóż bardzo fajny, ale to chyba nie jest. To na pewno nie jest oryginał. Mhm. To na 100% nie jest oryginalny nóż. Zaraz przetestujemy tylko jeszcze ostrość. A raczej jej brak. O nie, no jakaś tam ostrość jest. Okej. Okay. No ale tak położona krawędź tnąca na pewno nie jest zrobiona przez firmę Cold Steel. Zobaczcie, co tu się dzieje. No nie wiem sam, no. Już wiele Cold Steel'i razem otwieraliśmy, to wiecie, jaka ta ostrość powinna być. No ona jakaś tam jest. Więc może to jest oryginał. Kupiłem ten nóż naprawdę bardzo tanio. No ale patrzę tak tutaj po wykończeniu w tym miejscu. Tu są ostre krawędzie. To samo tu i tu. Okładki rękojeści nie są spasowane. To raczej nie jest G10, tylko jakiś plastik. Więc to na pewno nie jest oryginał. Mhm. Jest to nóż. Jest to chińska podróba noża Cold Steel Secret Edge. Jeśli dobrze mówię, zresztą tu jest napisane, nie? No, raczej nie jest to Tajwan. Chociaż sam nie wiem. Może to jakiś fluk, jak oni na to mówią. No, ale dziwnie jest wykonany. To nie powinno być tak zrobione, więc wydaje mi się, że to jest podróbka. Ponieważ zapłaciłem za to niecałe 30 parę złotych, to nie ma tragedii. I raczej nie będę tego testował, ale trzeba uważać. No, jest to nóż, raczej będzie ciął. Ale czy to jest oryginał, to raczej wątpię, bo to nie jest nawet wykonanie typowe dla Cold Steela. Tutaj zwłaszcza widać. W tych kółeczkach też. Także no, mocno stratny nie jestem. To można sobie zawsze przeszlifować. Ale jak widać, Chińczycy są w stanie podrobić wszystko, także uważajcie na podróby, zawsze mówię. Uważajcie na podróby. A teraz trzymajcie się. No i cześć.